Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Spellcaster University. I na samym wstępie będziemy iść dzisiaj tutaj właśnie do góry. Będziemy kontynuować naszą przygodę i powiem wam szczerze, tego domu jeszcze nie nazwałem, a miałem nazwać. Niestety nie mam pomysłu. Jak coś mi wpadnie, to zarzucę, ale ogólnie tak, piękność i komizm, więc najpiękniejszy, co mogłem, brzydkiego orkopsa i odcienie szarości wszystkie istniejące. Ale dobra, mniejsza. Na razie bierzemy ogólnie, mówiąc wprost, wszystko, co nam się trafi. I no, rozpoczynamy po prostu przygodę w górach, ciągnąc przy okazji kartę od... stołówka kolejna? Nie. Mamy dwie stołówki, to na razie wystarczy. Klasa magii tajemnej, prywatny pokój, klasa magii tajemnej. Niech się uczą czegoś jeszcze. Doskonała pedagogika, neutralny. Nie jest najlepsza, ale tak. Więc to jesteśmy. Wyłączam pauzę. Zarzucimy może nowy dom magii. Oła. Teraz już nie wiem, co zrobić z tego, ale... tak. Mam pomysł, co można zrobić w sumie. Mam pomysł, co z tym zrobić. I tak, weźmiemy ogólnie wybrać światło, wyznawca cienia. I... chyba będę może nazywał domy w tym razem jakoś tak, powiedzmy, pokrętnymi nazwami gier. Czy coś? A, dobry pomysł. Okej, to może być, bo to mi się kojarzy z grą, którą bym chciał tutaj zarzucić. Teraz tylko muszę odpowiedni kolorek dobrać. Nie, za bardzo pomarańczowawy. Może taki to był, nie wiem. I tak, jeszcze muszę teraz tylko tu znaleźć. To mi najbardziej pasuje, nie wiem czemu. Tak, biel oraz czerń. Jakoś tak. Wiem, że nie najładniejsza. Ale tak, coś takiego. Ewentualnie zamiast białego, czerwony. Tak, czerwony mi się bardziej z tym kojarzy. A taki może. Ale ogólnie to będzie dom mroczny na duszę, czy mroczny duszę. Jako, że jest tu magia ciemności, magia światła, to są dwie rzeczy, które mi się kojarzą najbardziej z tą oto grą. Każdy powinien wiedzieć, o co chodzi, więc tak, mamy dom mrocznych dusz. Jej. I od razu już mają priorytet na światło i ciemność. Zobaczmy, czy jest ktoś, kto jest idealny do tego. Gnot to jest magia światła, niestety. Ale tak, dobra, pracowita sumienność. Gnot znowu. Nie. Jeszcze klaustrofobia, oj, nie. Dobra, w takim wypadku na razie nikogo nie zarzucam tam. Ale jak będą odpowiednio przygotowani do zostania mrocznymi duszami, to ich tam damy. Gorzej tylko, że na razie chyba światła nie mamy? No, mamy tylko cienia. Ale takie, to nie ma co płakać i tak. Poradzimy sobie, musimy sobie poradzić przede wszystkim. I no, lecimy dalej i zobaczymy. I w sumie jak już przy tym jesteśmy, to muszę jeszcze wymyślić, co tutaj może być. Z tym będzie trochę gorzej, ale na razie się tym przejmujmy. Mamy kolejnych uczniów. Nierozgarnięty. Na razie akceptujemy każdego. Genialny, dobra kondycja sierota. Powiedzmy, że i tak zarzucimy go już do mrocznych dusz. Oj, ty idziesz na pewno do mrocznych dusz. Dobra. I inkwizycja. Okej. Ciekawe są różne opcje. Powiem wam szczerze, chyba weźmę i tak. Nie sądzę. Wynocha. Jest to spowodowane tym, że magia światła, chociaż będzie dla mnie istotna, tak. Będzie dodatkiem. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, taka istotniejsza, to to, że jest achievement za posiadanie minus 100 z inkwizycją, więc. Tak, to jest mój cel na dzisiaj. Trzeba w sumie na tą planszę bardziej niż na dzisiaj. Bo jak wiadomo, dzisiaj tego nie osiągniemy. Ale teraz tak, potrzebujemy jakiejś sali. I... pokój prawdy. Nie jest to ideolo, bo nadal... jakby to powiedzieć.
jest to tylko i wyłącznie jedna z dziedzin. Jak to się nazywa? Magia światła, nie cała magia światła. Jak mówiłem, też światło będzie bardzo, bardzo, bardzo słabe u nas, przez to, że no. Dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli, to proszę. Będziemy mieć bardzo wielkie problemy z magią światła. A inteligencja uczniów też nie będzie najlepsza. Ale niestety przez jakiś czas to jest zmuszone i teraz tak uzdrowiciele. Czy dostać coś wsadzić w następnej wyprawie? A powiem wam szczerze, wezmę chyba to, bo tu jest szansa na... na bardzo dobre rzeczy, no. Moja ulubiona sala. Elementalizm i dojo. Nawet nie ma co mówić, po prostu trzeba. I tak, jak jesteśmy przy tym, czy tutaj jest dobre miejsce w sumie? A postawimy tutaj stołówkę, tu kolejny dormitorium i będziemy mieć spokój na jakiś czas. I tak, pierwsza świnka. To gdzie w sumie powinien najpierw iść z tym wszystkim? Chyba do wieśniaków. Tak, do wieśniaków będzie najlepiej. Okej, jest ten kombajn. Cały. Nie pamiętam, jak on działał. Więc pozwólcie, że się chyba trochę zastanowię, czy chcę grać kombajna, czy może tylko plus 5 do relacji z wieśnikami. Dobra. Siedziałem i myślałem i powiem wam szczerze, zaryzykujmy. Niestety za cholernie pamiętam, więc tak. Wiem, że większość osób na pewno by klikło czerwony. Pamiętam dobrze, że klikałem czerwony, ale zobaczmy niebieski. Jego swetry prosto z owiec. Okej, dziwne. Sprytne i 300 złota, no tego nam było trzeba. Możemy dociągnąć kolejne rzeczy, między innymi dom albo pokój nauczycielski. Postawię to jednak w jakiejś sali, w której na pewno będą przesiadywać uczniowie, żeby jak najmniej zimno im doskwierało. Bo wiesz, tutaj zimno będzie bardzo częste. I teraz tak. Dzień dobry, mieszkam tu obok. Nie chcemy kłopotów i nie lubimy obcych. Co dokładnie robicie? Uczymy magii światła, żeby inkwizycja nas jeszcze bardziej nie lubiła. Więc jej, inkwizycja nas coraz bardziej nie lubi. Nasz sukces jest coraz bliższy. Tak, tak, siostra. Wieśniaki nas uwielbiają. Dobra, tutaj. Nie jest to może najlepsze, ale niech będzie, tak. I mnichy? Tak, mnichy. Zaklinaczy Jaków. Chodzisz do mnie niczym głodny, jak na zielone pastwisko. Witaj. Jestem mistrzem górskiego zakonu, w którym trenujemy sztuki walki. Studujemy filozofię i hodujemy jaki. Ogromne stado jaków. Miło cię poznać. Być może będziemy w stanie sobie nawzajem pomóc. Tak. Zakonnicy mogą ci pomóc, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Wróć później. Potrzebujemy regularnych dostaw zasobów i mikstur dla naszych jaków. Kontaktuj się z zakonnikami za pomocą mapy i pomogę im, aby zostali sojusznikami szkoły. A, okej. Okay. Czyli muszę mieć po prostu 90 z zakonnikami. Powiem wam szczerze, że to jest super. Łatwo to pewnie będzie zrobić, a mamy w ten sposób gwarant, że no, będzie spokój. Przynajmniej w jednej kwestii. I tak, kolejne dormitorium. Dostawimy teraz, przynajmniej mam już spokój, że 30 uczniów będzie mogło spać. Nie, przepraszam. To jest 5, to 15 uczniów. Nadal mało, ale jakoś sobie poradzimy. Ale dobra, pretensjonalny śpioch, leń, jesteś genialny. I tak idziesz jednak do tego domu, którego jeszcze nie nazwałem. Dobra kondycja, idziesz tutaj. Nie, głupi, głupich może nie bierzmy. I wieśniaki coś chcą. O nie, no, nie możemy pomóc wieśniakom, przykro, nie potrafimy pomóc. Mniejsza z tym, znowu arena zabójców. A, powiem ci szczerze, siostra, bo teraz była akcja, że musiałem pomóc z problemami z krowami. Mieli problemy z krowami takie, że płodność krów była niska. Mogłem albo zrobić rozluźniające masaże, gdybym miał druidów u siebie, a nie mam druidów póki co. Albo gdybym miał alchemików, mógłbym zrobić, powiedzmy, mikstury płodności. Jeszcze jakaś inna opcja była, ale to wszystko niestety jest niemożliwe, bo nie mam ani alchemików, ani druidów. Co jest dziwne jak na mnie. Zazwyczaj to były pierwsze rzeczy, które mi się trafiały. Ale cóż, no. Niestety, nie tym razem. A i przy okazji widzę, że kot morderca bez serca do ciebie przylas. Tak, 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 dobra. Mniejsza jednak z tym, full focus. Ilu mam w ogóle uczniów? Mało. W sumie mało.
Może dlatego, że stawki mam trochę za wysokie. Wyjściowe. Do 15 podbijamy. Żeby po prostu może więcej kandydatów było. I może pierwsze jeszcze kontrolę. Jak widać, magia cienia. Jeden we wszystkich dziedzinach. U większości naszych uczniów. Tam w sumie u większości na pewno u jednego. Inny jeszcze nie ma nic. Tutaj pierwszy poziom świętej magii. Pierwszy... nekromancji. Okej. Tutaj nic, ale to pewnie są ci świeżo przybyli. I drugi nekromancji, okej, już mi się to podoba. Drugi nekromancji, pierwszy pomsty. Oj, coś mi mówi, że magia ciemności będzie naszą specjalnością już na zawsze. Szkoda tylko, że nie można tego na... powiedzmy, zaliczenie poziomu stosować. W sumie nie rozumiem, czemu tak jest. Ale tak, niestety. Smutne, ale prawdziwe. A, dobra. W okazji zacznijmy może też już wpychać co więcej osób do mrocznych dusz, żeby się skupiali na nekromancji i tym podobnych. Ale tak, program stypendialny nie przyznajemy. Niestety tego nie można, smutno, ale program stypendialny się przyda. Więcej uczniów. Gaduła, bibliofilia, zwykły. Możesz iść tutaj, tak? Wbręć światło to zdecydowanie tu. Genialny, zdecydowanie tu. Dziecko natury idzie tu. Tak, mamy 18 uczniów, to na razie wystarczy drugich 5 kandydatów, kiedy indziej odbierzemy. Na razie nie ma co się, wiecie, tak śpieszyć. Mam 15 łóżek, więc no. Max bym chciał mieć 20. A już mam 18, więc tak, trzeba być ostrożnym. No dobra. Zobaczmy, dokąd to będzie prowadzić, poza tym, że mamy świnkę zamorską, którą wysyłamy do wieśniaków. I niestety nie możemy pomóc im, bo nie mamy druidów, abyśmy mogli wytłumaczyć im, że świnie to nie krowy. Co? Tak, siostra. Ci wieśniacy pomylili świnie z krowami. Jak? Mnie nie pytaj. Ale trudno. Powiedzmy cześć. Po prostu powiedzmy cześć. I tyle. To wszystko, co możemy zrobić. Ale nadal jest to dobry postęp. Nie ten przycisk. Bo mamy już 15, jeszcze tylko 10 i będziemy mieć mniejsze płace dla nauczycieli o 30%. To jest wspaniałe. No jak to czemu? Nauczyciele będą mniej zarabiać. Będę miał większe oszczędności na swoje cele szkolne. Nierozgarnięty aut. Aut. Wybrać światło zwykłe, możesz przyjść. I kupcy. Kupcy coś chcą. Ale zanim zobaczymy kupców, to pozwólcie, że jeszcze podobieramy trochę złota, kart i innych tym podobnych dziadostw. W ten sposób będzie większa szansa na to, że to, cokolwiek będą chcieli nam sprzedać, będziemy mogli kupić i... możemy kupić smoka. Wezmę smoka. I najgorsze smoki, jakie mogły być. Nie ma czarnego smoka. No, wezmę białego, bo on jest do świętej magii, a przecież święta magia to jest moja specjalność numer 2. Zaraz po specjalności numer 1, czyli magii cienia. I proszę, czarny smok. Biorę go od razu. Siostra, diabłologia jest częścią magii czarnej. Więc tak, nadal to jest to samo. I jaka piękna rzecz, łóżko pożerające dzieci. Po co ci takie coś? Ono wyrywa śpiącym duszę. Bo wyrwana dusza jest składnikiem alchemicznym? Nie, ja tak na poważnie biorę chorągwie pana zła, żeby przynajmniej pan zła się cieszył, że mamy jego chorągwie. Nie, i tak, Pegazy też biorę, przez to będę więcej zarabiał za uczniów. I mnisi coś chcą. Pomoc materialna. Twoja rola w tym świecie jest dosyć złożona. Nie mam czasu wszystkiego wyjaśnić, bo właśnie ocieliła nam się samica jaka. Jak mogę ci pomóc? Potrzebujemy nowych uczniów, 20 prestiżu i uczniowie, nie? Przydałoby się twoja znajomość górskiej roślinności. Okej, okay, albo więcej na temat bydła. Podwójna stajnia i niebieski smok. Biorę. A w ten sposób się będę miał alchemików, to ci alchemicy będą mieli większe możliwości. Bo niebieski smok jest z alchemii. Ale to nie to. Bardziej chodzi o to, że będę miał stajnię, którą mogę od razu zarzucić na pierwszy poziom, żeby była lepsza, albo postawić dwie stajnie. Jako, że nie mam na razie niczego specjalnego pod druidyzm, to ulepszę tą stajnię. Wstawię tam też smoka, bo tam miejsce na 3 smoki. I specjalizacja. Najgorzej. 3 specjalności, której żadnej nie możemy przygotować. Bo
teraz musimy, siostra w szkole, przygotować specjalność. Takie zdanie dodatkowe na gwiazdkę, czyli na ocenę końca poziomu. Gdzie mam konkretnych ludzi wyszkolić. A, przepraszam. Mam tak. Kościelny chórzysta, obrońca lasu i giermek. Nie wiem, który jest najlepsze, ale z tych wszystkich... No chciałbym, ale nie mam nauki androidyzmu ani mikstur, więc no ciężko będzie. A skąd ta pewność? Nie mam jak zdobyć nauk alchemicznych. A druidów też nie mam. Jedyne co tu mam, magię bestii ze stajni. Która może mi dać z czasem dostęp do druidyzmu, ale zanim to się stanie, to mnie milion lat, więc... Chyba muszę się zastanowić, czy pójść po coś... O nie. Zobaczyłem coś, co już mnie zniechęca do obrońców lasu. Wymagane 3 obrońców lasu. A to jest najgorsze, co może być. Jeśli wymaga 3, oznacza, że to masakrycznie skomplikowane, żeby to osiągnąć. I jakkolwiek chciałbym to sprawdzić, tak... Kurczę, czy moja ciekawość jest większa niż moje pragnięcie optymalnego grania? Dajcie mi się zastanowić. Wiecie co? Nie. Nie będę aż tak ryzykował. Gdybym miał 2 z tych 3 dziedzin, może bym na to poszedł, ale nie mam żadnej poza zabójstwem. Bierzemy najnudniejsze, czyli kościelnego chórzystę. Przykro mi, siostra, ale boję się za bardzo, że się nie dam rady. I teraz co my tu mamy? To zwykłe plotki. I tak, nierozgarnięty out. Zwykły... Zapraszam tam, głupi out. Zdolny, a możesz przyjść tu. No i tak, nic za dzień zująć, szkoła nadal funkcjonuje. Dajemy 3, bo i tak nic ciekawego się tutaj nie dzieje. I dobra, na szczęście poszli spać w najlepszych łóżkach, jakie mamy, czyli łóżkach szpitalnych. O, i pierwszy wspaniały bonus. Kiedy nasi uczniowie śpią, to przy okazji będą się uczyć magii portali. Tak gratis. Dobra, i teraz tak, świnka. Pocztowa. O, znowu to. W sumie wezmę znowu niebieski. Tam przynajmniej wiem, co się dzieje. Okej, i teraz specjalizacja. Specjalizacja. Co by wybrać z tych wszystkich? No, będziemy mniej many zbierać niestety, ale bierzemy magię światła. Jako, że mówię, chcę cień i światło tutaj głównie rozwijać. A teraz ciągniemy kolejną kartę. Dobra, prywatny apartament, 1 dla nauczycieli. I kolejna karta, tym razem prywatny pokój, albo... Dobra, powiedzmy, że jeszcze prywatny pokoik do tego. I z uczniem powinniśmy mieć już spokój na dłuższą chwilę. Tam jeśli chodzi o kwestie fizyczne, bo psychika im siada i to mocno. To jest trochę niepokojące, no ale... Nie moja wina, że nic nie mogę z tym zrobić. Bo karty mi się żadnie trafiają z budynkami, które pozwalają pomóc psychikom. Ale mniejsza, a zdolny. Przyziemność. Dobra, pójdź tak tutaj. Nierozgarnięty, więc do widzenia. I handlarze coś chcą. Kolejny smok. Nie chcę smoków. Mamy już wszystkie chyba odmiany, więc tak. Jakiego smoka niby nie mam? Nie ma takich. Nie ma czerwonych smoków. Ale dobra, mniejsza. Talia cienia. I... Krypta... Czy arena skrytobójcza? Arena skrytobójcza. W ten sposób będą się dużo szybciej teraz tu uczyć. I okej, okay, inkwizycja. Nie będziemy wam płacić. Idźcie sobie. Już minus 44. Jeszcze tylko chwilę i będzie minus 100. Tak jak bardzo tego chcę. Dla achievementa. I tak, kapce bohaterów oczywiście. Jeszcze jej nie mieliśmy, więc tak, dostawiamy. I mamy już chyba kompleta, jeśli chodzi o magię światła. Okej. Zapraszam tutaj. Zapraszam tutaj. Okej. Wszystko gotowe. I świniok. Do wieśnioków. Jak będzie to? Dobra,
Wieśniaki już nam wystarczająco bardzo lubią. To teraz pora zacząć męczyć króla. Ewentualnie jeśli nie króla, to nie wiem kogo. Może górski zakon? W sumie trzeba im też pomóc. Więc tak, to może być chyba najlepsza opcja. Chyba być najlepsza. Zacznę się plączę. Ale dobra, mniejsza, zwykły. A możesz pójść tu. Orkowie coś chcą. Dobra, dajemy wam. Przynajmniej będziemy mieć spokoja. I dobrze. Niech lecą nadal. I ciągnięcie. Pokój woźnego. Nie mamy woźnego, więc bierzemy jednego woźnego przecież na pewno. A jeśli chodzi o świętą, to ulepszamy święty Krużganek, czy jak to tam się nazywa. Powodujemy, że nauczyciel będzie więcej tam wytrzymywał. I tak, damy radę. Musimy dać. Będzie dobrze. Musi być. Inkwizycja? Nie! Nie dostaniecie zapłaty. Do widzenia. Za dużo negatywnych jeszcze nie rozgarnięty. O, magia tajemna nareszcie. Magia portali. O, koszt zdrowia psychicznego. Dobra, wezmę. Wezmę ją. Czemu by nie? Postawię tutaj. I teraz talia cieni. W końcu. Demonologia. Tak, siostra, w końcu jest. Diabologia. Diabologia, dokładnie. Niestety nie mogę jej umieścić obok moich mojej reszty rzeczy, więc trochę smuteczek. Ale postawię tu. Pewnie dadzą jakoś tam dojść. A jeśli nie, to trudno. Najważniejsze tylko, że wróciło. A, dobra, pan żła. Nie ma co. Rukowie. Za dużo roboty. Poszukiwacz przygód. Nie, górski zakon, tak. Mieliśmy co zobaczyć, co oni chcą. Więc tak, ser. Alkohol. Mikser czyszcząca. Ableśny eliksir. Dobra, czyli musimy zdobywać sposób na mikstury czyszczące, alkohol lub leśne eliksiry. A niestety na razie nie mam ani jednego, ani drugiego. To jest naprawdę smutne. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy. Gdybym tylko pamiętał, jak najszybciej zdobyć ser. To może byłoby super. Bo górscy mnisi chcą sera. No, potrzebuję sera po prostu, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. A to jest jedno z moich zadań na tą planszę, więc rozumiesz. Jak samo alkoholu, a niestety jedyne źródło alkoholu, które znam, to talia alchemiczna. A zgadnij, ile akcji związanych z alchemikami miałem podczas tej rozgrywki? No, dokładnie pierwsza odpowiedź była prawidłowa. Totalne zero. A teraz zobaczymy, co my tu mamy. Nie. Dostałem akcesorium alchemiczne, ale nie mam nadal alchemików. W sensie mnie to cieszy, bo jakby zdobyłem do pierwszego alchemika, to wtedy będę mógł szybciej uczyć się alchemii i tak dalej, ale no. Niestety jeszcze tego nie mamy, więc tak. Dobra. Świnka zamorska. Mamy trochę. Ja do niej tak wołam. Ale tak, idziemy do kupców. Nie jest to może najlepsze. Artefakty. Może trafimy na to, czego chciałem i... Niestety to nie jest to, co bym chciał. Ale z drugiej strony też nie ma co narzekać. Przynajmniej... to byłem coś, co może pomóc moim uczniom. Przynajmniej co niektórym. Chociaż nadal nie będę tego ukrywał. Bardziej cieszyłbym się, gdybym dostał okazję do zdobywania sera. A póki co przy okazji pierwsza... pierwszy absolwent, który został chochlikiem, co wymagało jeden wszystkich rzeczy związanych z magią ciemności i musi być chaotyczny zły. Akceptujemy. I mamy kościelnych chórzystów, hurra! Będzie ich dużo, tego jestem pewien. Ale nawet się nie denerwuję z tego powodu. Im więcej kościelnych chórzystów, tym szybciej po prostu załatwimy to zadanie i będziemy mieć spokój.
A póki co, klasa magii cienia. Ulepszamy. Magia cienia musi nas być najpotężniejsza. Przyspieszamy. Czekamy nadal na coś. Nie wiem na co. No, nic z nim nie mogę zrobić, siostra. Nic. Nie mam po prostu możliwości. Gra mi nie daje. Dobra, może być to. Okej, możemy znowu coś dostać. Jak będzie to, przynajmniej będę miał więcej magii tajemnej. Co z tego, że ona jest bezużyteczna w obecnej sytuacji. Ale tak, i kolejni. Do widzenia, do widzenia. Możesz pójść tutaj. Dobra. Generujcie im więcej tej many. Chcę coś fajnego w końcu. I mamy to. Mamy ser. Mamy generator sera. Może uda się zakumpować z mnichami dzięki temu. Co prawda to nadal nie wszystko, co by mi się tam się przydało w tej szkole, ale... Nie będę narzekał. Ważne, że mamy cokolwiek. I kolejni uczniowie. Wybrane światło genialne, idziesz tutaj, zdolny adept alchemii. Nie mamy alchemii dla ciebie niestety, gościu, więc póki co zapraszamy tutaj. Zdolny i tak dalej, zapraszamy tutaj. Dobra. I orkowie coś chcą, są głodni. I na całe szczęście mam maszynę do sera, która zadowala orków. Więc jej, nie będziemy musieli się z orkami bić. Hura, czy coś. Teraz tak, czaszka, nie, krypta, nekromancy trzeba ulepszać. Dobra. Dobra. To teraz czekamy, aż będą jeść na tej stołówce i dostaniemy pierwszy kawałek sera. Nie chcę piór sto skrzydła. Dajcie mi ser. Naprawdę. O, flaga królewska. Zdecydowanie, teraz będę jeszcze zadowalać króla. Okej, okay, magia... Magia. Klasa magii naturalnej. Nie jest to może nic idealnego, ale zawsze przynajmniej będę rozwijał pozostałe dziedziny magii. Powoli, bo powoli, ale no, jakkolwiek. I tak, genialny. Zapraszam tutaj. Zdolny, zapraszam tutaj. Zapraszam tutaj. Dobra. Może... W sumie większość klas jest pustych. Bierzemy więcej uczniów. Czemu nie? Bierzemy więcej. Będę tego żałował pewnie po tym, jak łóżek zabraknie, ale... Kolejna maszyna do sera. Super. Już w drugiej stówce mam maszynę do sera. Teraz podwójna szansa na to, że ser w końcu się pojawi. I zamiast sera dostaliśmy co? Pióro sto skrzydła. To w takim wypadku, żeby nie marnować czasu, odwiedźmy króla. Jakoś to sobie poradzimy. I... Co my tu mamy? Sos... nie. Niech będzie, co? I tak różnicy mi to nie robi. Wreszcie mamy ser. Pierwszy kawałek sera. Oraz kolejne graduacje. I tak, pierwszy, który nam jest, to jest nekromancja poziom drugi i jest powolny. Mamy zombiaka. Jedyny absolwent w tym roku. I szczerze biorę zombiaka. 1% mniej. A nie, przepraszam, jest ich więcej. Kolejny chórzysta. Jako, że no, nie jest to może idealne, ale zawsze o 1% mniej pracy, znaczy, przepraszam, jakiej pracy, wydatków na nauczycieli, no co wiecie, no. Ja się będę cieszył z tego. A, dobra, teraz to tutaj i... Dobra. Dobra. Będziemy ulepszać powoli stołówki, bo dwie na wyższym poziomie wydają być się wystarczająco dobrym wyborem, nie potrzebuję ich więcej na razie. I teraz tak zwykły... A, idziesz tutaj. Idziesz tutaj. Idziesz tutaj. I tak, w sumie póki nie mamy nic lepszego, to wy może bądźcie bardziej nastawieni na magię naturalną i tajemną. A, dobry pomysł. I kolejne ciągnięcie z magii cienia. Woźny, więzienie albo diabologia. Jeszcze nie mamy żadnego więzienia, więc... Postawmy jedno więzienie dla uczniów, niech się cieszą. I... Szklarnia albo dolmen. Dolmen. Mamy druidyzm. No, było trzeba brać druidyzm. Nie, siostra. Nie trzeba było brać, bo nadal nie ma mikstur.
Nie, nie dostanę, bo nie mam szans zdobyć stali do mikstur, jako że nie generuję magii alchemicznej. A bez magii alchemicznej nie możesz ściągnąć stali alchemicznej. A bez ściągnięcia stali alchemicznej nie masz kart alchemicznych. Więc no. Okej, genialny, co zapraszamy tutaj, zdolny, zapraszamy tutaj, zwykły, zapraszamy tutaj. I kolejne ciągnięcie, tym razem ze świetlistej magii. A, postawimy to. Niech się cieszą nauczyciele, że mają kolejną opcję fajną. O, proszę, od razu skorzystał. Wspaniale. I orkowie coś chcą. Damy orkom co chcą, będą się cieszyć przynajmniej. I nas nie zaatakują. I świnka morska przybyła. Idziemy do mnichów i mamy ser. Oczywiście lepsze byłoby mikser czeszczący albo leśny eliksir, ale... ser też może być. Przynajmniej będą się cieszyć trochę z nas. Dobra. O, w ogóle swoją drogą, tak teraz sobie uświadomiłem, że do tej pory nie zdobyłem żadnej wieży na świnki morskie. To jest trochę... niepokojące. Patrząc na to, że tak... no trzeba będzie się komunikować z nimi, dostarczać im prezenty i tak dalej. O, Belweder. Nie mam na niego miejsca oczywiście, a szkoda, przydałby się. Ale jak będzie miejsce, tego postawię, będę miał już jakieś opcje naprawy zdrowia psychicznego i... zielarstwo. Nie mamy nauki zielarstwa jeszcze takiej prawidłowej, to postawmy to tutaj. W naszej sypialni, bo gdzie indziej. I w ten sposób będą śpiąc uczyć się zielarstwa. Tak samo jak magii portali. Nadal nie rozumiem tej logiki, ale tak. I dobra. A gdzie możemy to wstawić? Oczywiście, że... w sumie tutaj. Chyba to jest najlepsza opcja. Co się dzieje? Najlepsze Pegazy w tym regionie, tak. Wstawiamy stadion. Będzie ciekawie. A do widzenia, bo jesteś nierozgarnięty. I co oni chcą? Oj nie, no to masakra. Zaciliśmy całą manę przez niefortunny wydarzeń. Jakoś to przeżyjemy oczywiście, no, ale niestety. I czy mam coś fajnego? Nie, więc postawmy to, bo czemu nie. I jest świnka, to od razu nie czekamy, idziemy do górskiego zakonu z serem. Byleby się cieszyli, nie byleby nas porubili. Mhm. I w sumie wiecie co? Mamy 32 minuty moich męczarni. Akurat mam kolejne absolwentów, 10. No i tak, na tym chyba najlepiej będzie zakończyć. Bo czemu by nie? Myślałem, że coś lepszego. Dobra. Więc po prostu poakceptujmy, co tam było. Zobaczmy nowych uczniów. I na tym kończymy epizoda. No dobra, zakończymy może nie na temat naciągnięciu dodatkowych kart. I umieszczeniu tego, co dostaniemy w sumie. Tak, na tym już zakończymy. I teraz tak dosłownie, całkowicie szczerze, bez wymysłów. Po prostu co będzie, to będzie. Kolejne to. Idealnie. I na koniec... ostatnia brakująca nam rzecz. Klasa alchemiczna. A co za tym idzie? Może w końcu jest dla nas nadzieja, byśmy jeszcze dostali alchemików. Ale tak, póki co nie będę o tym już gadał, ani przedłużał. Po prostu dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że wam się podobało. No i tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.